następnym prelegentem, który będzie, to już mówimy, będzie Krzysztof Rogowski, a tematem... A tematem będzie jak przetrwać. Zapraszamy, witaj Krzysiu, dotarł do nas z Katowic. Krzysiu już był u nas, my już go znamy. Witaj Krzysiu, proszę bardzo. Witam Państwa. Jeżeli mogę prosić troszeczkę o wyciszenie tam z boków. Przypadł mi dzisiaj w udziale zaszczyt poopowiadania Państwu trochę bajeczek. Może nie z krainy Tysiące i Jednej Nocy, tylko z krainy naszej galaktyki. Jak tam słychać? Halo? Teraz dobrze? Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Więc jak mówię, wszystko co powiem teraz, to proszę traktować jako bajeczki. Kto chce, przyjmie z tego coś, ale nie jest to w żaden sposób udowodnione naukowo, według naszych oczywiście kryteriów. Tym niemniej myślę, że jest to warte wysłuchania. Cofniemy się w przeszłość mniej więcej o milion lat. W rejonie Wegi mamy parę planet, na których żyje rasa zwana Lyrianami. Lyrianie jest to bardzo wysoko wibracyjna, człowiekopodobna inteligencja, która żyła tam sobie jak w raju. Więc taki prawdziwy raj to mieliśmy wtedy w tych okolicach. I pięknie im się żyło, dopóki nagle nie dostali najazdu gadów. Potężne siły najeżdżcze, prawdopodobnie z innej galaktyki, najechały planety zamieszkałe przez Lyrian, które w ogóle były nieprzygotowane do obrony, bo do głowy nikomu tam nie przyszło, że może być coś takiego jak najazd. Efektem tego było rozproszenie się Lyrian po całej galaktyce. Dało to w ostatecznym efekcie początek prawie 440 tysiącom różnych ras, które w tej chwili zamieszkują naszą galaktykę. Między innymi Lyrianie około 50 milionów lat temu dotarli na naszą planetę. Na tej planecie było już troszkę zamieszkałych istot, z którymi się doskonale dogadywały. Między innymi byli to Neandertalczycy, między innymi różne rasy, tak zwany pierwszy zasiew istot człowiekopodobnych, który nastąpił na Ziemi, też już wtedy tam był. I była także Lemuria. Lemuria był to kontynent taki, dawniej nazywał się Oceanium. Tego kontynentu już nie ma. I na nim swoją kolonię założyli przedstawiciele Plejad. Konkretnie Taygeci. Wszystkie te rasy się wzajemnie pięknie dogadywały. I znowu było piękne życie w harmonii. Tylko oczywiście gady nie dały za wygraną. I po całej galaktyce goniły człowiekopodobne istoty, usiłujące za każdym zniszczyć. Było to w taki sposób, że na niektórych planetach dostała dosłownie garstka istot żywych. Gady niszczyły wszystko, co popadło. Przy większych skupiskach robiły to na dwa sposoby, czyli osoby dorosłe zabijali i zjadali, a dzieci usiłowali przerobić na niewolników. Czasem im się to udawało lepiej, czasem gorzej. Jeżeli w końcu około 40 tysięcy lat temu dotarli na Ziemię,
Rozgorzała wtedy tak zwana pierwsza wielka bitwa kosmiczna. Można powiedzieć, że była to rzecz epicka, jeżeli chodzi o wielkość. Między innymi ślady tej wojny mamy na dzień dzisiejszy w Pakistanie i w tamtym rejonie, gdzie wciąż jest promieniowanie po wybuchach jądrowych. Gady używały wtedy wszelkiej możliwej technologii, jaką znały, zarówno energetycznej, jak i jądrowej, żeby to wszystko zniszczyć. Rezultatem tego był taki, że jedynym obszarem, który się oparł gadom, była Lemuria. Ten kontynent został wcześniej bardzo dobrze przygotowany do obrony i potrafił się bronić bardzo długo, bo ostateczna zagłada Lemurii nastąpiła około 12,5 tysiąca lat temu, ale zaraz do tego przejdziemy, w jaki sposób. Otóż Lemurianie razem z innymi rasami, które w międzyczasie były w naszej galaktyce i z którymi się dogadały, utworzyły tak zwaną Federację Międzygwiezdną. Czy Federację Galaktyczną raczej. Ta federacja istnieje do dzisiaj. Oczywiście w tej chwili jest znacznie bardziej rozbudowana, ale w pierwotnym swym zarysie miała służyć stricte obroną przed gadami. I ta federacja rosła w siłę, coraz bardziej się udoskonalała i mniej więcej 12,5 tysiąca lat temu była na tyle mocna, że postanowiła przylecieć na pomoc na Ziemię. Gady się o tym dowiedziały i przygotowały zasadzkę. Najpierw jednak należałoby powiedzieć, jak był zbudowany wówczas Układ Słoneczny. Oprócz tych planet, które znamy, był tak zwany Tiamat. Tiamat była to planeta o wielkości mniej więcej 80% Neptuna, planeta wodna, gdzie były tylko nieliczne wyspy, a cała była pokryta wodą i była ona w odległości mniejszej od Ziemi niż obecnie Mars. Gady stworzyły na tej planecie zasadzkę. I flota Federacji działa się na tą zasadzkę. Rezultatem tego pojedynku potężnego była strata mniej więcej 75% floty Federacji oraz floty gadów. Była to uznawana za największą wojnę kosmiczną wszechczasów. Jednym z rezultatów tej wojny było atak na Tiamat. Ten atak był tak duży, że z tej planety nie zostało nic. Została ona kompletnie rozniesiona, natomiast woda z tej planety w znacznym stopniu spadła na Ziemię. I to, co znamy z historii jako potop, to był efekt tej wojny. W tym momencie Ziemia, która miała wtedy o 5 kontynentów więcej, została bardzo solidnie zalana. Między innymi zniknęła wtedy Lemuria, a także Atlantyda. Atlantyda to nie było takie fajne miejsce, tylko to było ileś miejsc zarządzanych przez gady. Była tam rzeczywiście bardzo wysoka technologia, ale było to miejsce dla gadów. Natomiast miejsce takie uniwersalne było wszystko w obszarze Lemurii. W rezultacie rozpadu Tiamatu oba te miejsca znalazły się pod wodą na tyle głęboko, że już ich nie ma. A resztki przedstawicieli, którzy się uratowali, to jeżeli chodzi o gady, to wylądowały głównie w górach Szkocji i na obszarze tamtejszym, natomiast jeżeli chodzi o Lemurian, to głównie na brzegach Ameryki Północnej, Południowej oraz
część tego znalazła się w pobliżu tego, gdzie zaczynają się historie o Słowianach. Więc jeżeli w ten sposób weźmiemy, to wszystkie istoty ludzkie, jakie są na tym kontynencie, praktycznie są potomkami Lemurian, a cała reszta to są istoty gacie. Przy czym to jest kwestia, co kto uznaje. Należałoby tutaj jeszcze wspomnieć o czymś takim, że gady oczywiście, atakując tą Lemurię cały czas, dokonały sporo najazdów i uprowadziły masę przedstawicieli Lemurian, których zgromadzili w tak zwanym ogrodzie Eden, który był wielką twierdzą gadów i mieścił się pomiędzy Eufratem a Tygrysem na terenie obecnego Iraku. Stamtąd z kolei te istoty były poprzez portal transmitowane na planety Alfa Centauri, gdzie była do XVI wieku farma. Po prostu farma ludzi, którzy tam zostawali hodowani bezpośrednio, tak jak my hodujemy krowy, to tam byli hodowani ludzie na skóry, mięso i tym podobne rzeczy. Byli bardzo oczywiście słabo znani. Tuż przed atakiem floty Tajgetanie zrobili coś takiego, co w historii jest znane jako wąż oświecenia. Czyli przenieśli wiedzę do pokolenia, które gady nazywały Adamowym. Nie był to Adam jako jeden człowiek, tylko to była masa ludzi, którzy zostali w tym momencie oświeceni. Oczywiście ta historia jest bardziej rozbudowana. I zdołali uciec. Gady oczywiście rozpoczęły straszliwe polowanie, wówczas z użyciem wszelkich możliwych środków. Ostatecznym efektem tego wszystkiego jest to, że pod koniec swojego pobytu tutaj mocno stłamszona flota galaktyczna postanowiła zabezpieczyć Ziemię przed wydostaniem się gadów, tworząc tak zwaną barierę 3D. Jest to statek kosmiczny, który dzisiaj nazywamy Księżycem, który znajduje się wciąż jeszcze blisko i wciąż nadaje określone fale, które powodują, że poza pas Van Allena mogą wyjść tylko istoty o bardzo wysokich wibracjach. Więc cała historia typu 3D nie jest dziełem gadów, tylko jest dziełem Federacji Galaktycznej i w najbliższym czasie zostanie odblokowana. Wszystkie wojny, jakie od tego czasu powstały, to jest dalej kontynuacja tego samego procesu. Nic innego, tylko to jest cały czas ta sama wojna. Od miliona lat. Więc jak sobie weźmiemy, znowuż, ponieważ gady wylądowały w Szkocji, w Anglii, czyli wszystkie te anglosaskie najazdy do dzisiaj, to są w dalszym ciągu najazdy gadów. Również na Amerykę historia pod tytułem Wybicie Indian to jest ta sama nacja gadów. Znowuż jest to to samo. I tak mamy do dzisiaj. Ponieważ władzę w tej chwili w większości krajów sprawują przedstawiciele tego gatunku, mamy taką, a nie inną sytuację. Jednocześnie narasta cały czas opór. Gady utworzyły na Ziemi całą sieć podziemnych baz, tuneli i tym podobnych historii, które na dzień dzisiejszy w zdecydowanej większości są już zniszczone. I praktycznie ich dzieło zostaje powoli skończone.
między innymi jako pomoc ze źródła, przyszły teraz trzy fale tak zwanej struny. Pierwsza była w marcu tego roku, która otworzyła nam przejście planetarne poza naszą galaktykę i umożliwiła dotarcie statków obcych, które są w tej chwili wokół planety, pilnując, żeby się nic nie działo. Druga taka fala będzie we wrześniu i zwiększy bicznie zdolności wibracyjne Ziemi, a trzecia w marcu przyszłego roku. Tym niemniej na dzień dzisiejszy mamy rządy określonych ugrupowań, które chcą jak największą ilość ludzi unicestwić. Między innymi po to był tak zwany COVID, który, jak dowodzą najnowsze badania, był po prostu jadem węża, który został dodawany do wody i uruchamiany przez falę 5G. Lek, który na to w pierwszej kolejności zastosowano, tak zwany Randamir, był również jadem węża. Dlatego te efekty były, że tak powiem, bardzo kiepskie. W tej chwili trwają różne maści śledztwa na ten temat, ale tym się nie będziemy teraz zajmować. Ja chciałem Państwu tutaj powiedzieć, co możemy zrobić, żeby przeżyć. Otóż, po pierwsze, musimy uzupełnić jod w organizmie. To jest rzecz bezwzględna. Bez odpowiedniego poziomu jodu nie mamy szansy przetrwania. I tutaj mamy albo materiał, jaki przed chwilą był tutaj prezentowany, albo zwykły płyn Lugola. W przypadku płynu Lugola stosujemy taką terapię, która tam dalej jest na kartkach, można sobie wziąć i przestudiować, wziąć sobie do domu. Drugim rzeczą to musimy się maksymalnie pooczyszczać. Do oczyszczenia swojego organizmu stosuje się parę metod. Pierwsza taka metoda to są plastry na stopy. Tu mamy taki przykładowy, można sobie wpuścić, pooglądać. Większość plastrów, które są w handlu, nie nadaje się do niczego. Te akurat są bardzo dobre, natomiast nie jest to rzecz tania. Pięciodniowy cykl to jest 100 zł. Ale bardzo polecam. Druga technika to jest firma Greenwood i zestaw jęczmień plus chlorella. Czy to będzie w tabletkach jak tutaj, czy to będzie w proszku, nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast bardzo ładnie usuwa to metale ciężkie i pestycydy. To jest drugi sposób. Trzeci sposób, znany z takich lepszych, to jest Vitapure, która też tutaj gdzieś występuje na stoisku. Jest to sposób, który stosuje jako dodatek do działalności firma Placenta, Courier, do oczyszczenia organizmu. System ten działa na wszystko, natomiast bardzo słabo na rtęć. Do rtęci stosują jeszcze inny dodatkowy preparat. Czwarty z podanych sposobów to nie bardzo niedawno wprowadzony na rynek przez firmę NSP Ultrabionex DTX. To bierzemy sobie, rozrabiamy w shakerze, każda taka saszetka na ćwierć litra wody i mniej więcej po 2 tygodniach mamy dosyć ładnie oczyszczony organizm. Kolejna rzecz. Bez względu na to, co nam szykują, to jak dotąd 100% skutecznością okazywały się zawsze wlewy z witaminy C. I tutaj polecam każdemu zakupienie przynajmniej 2 takich butelek na siebie askorbinianu sodu od zięby, ponieważ tylko ten się w praktyce sprawdził. Można brać oczywiście niemieckie, ale one są już rozpuszczone i mają krótką trwałość automatycznie. Natomiast to jest 100% pewne. Do tego oczywiście
roztwór soli fizjologicznej, albo półlitrowy, albo litrowy, który można kupić w Polsce w niemieckich przedstawicielach firm. Niestety w polskich aptekach jest to niedozwolone. Cały materiał idzie wyłącznie do szpitali. Mając te dwie rzeczy i kogoś, kto troszeczkę liznął kursu, jak robić wlewy, a te kursy zrobiły w tej chwili tysiące ludzi w Polsce. I to nie mówię tutaj o pielęgniarkach i o lekarzach. Między innymi naturopatów takich jak ja sam też zrobiłem taki kurs, zrobiła tego masa. Zrobiły fryzjerki i tak dalej. Wystarczy sobie popytać w koło i ktoś się znajdzie, kto umie to zrobić. Nie będzie tego robił na co dzień, bo nie ma uprawnień, ale gdyby była sytuacja podbramkowa, to takie coś uratuje życie. Jeżeli nie ma pytań, to na tym w tej chwili kończę. Dziękujemy bardzo. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszym.